Kilka szybkich pytanek. Powiedz mi, Stark, jak oceniasz swoich rywali w grupie na V4? Nie obawiamy się nikogo. Jesteśmy wręcz szczęśliwi, że mamy nawet Virtus Pro w swojej grupie i że możemy udowodnić, że wygrana nasza na Virtus w październiku nie była przypadkiem, bo była na internecie. Okej, okay, dobra. A czy przy tym wydarzeniu planujecie jeszcze jakiś bootcamp? Niestety nie możemy na razie zrobić bootcampu ze względu takiego, że Teckowi urodziło się właśnie dziecko i Goofy ma szkołę i nie da rady za bardzo, tak? Ale będziemy mimo wszystko bardzo dobrze przygotowani. Zostaliście ogłoszeni jako oficjalnie jako drużyna XCOM-u. Czy coś właściwie się zmieniło oprócz tak naprawdę tego rebrandingu? Myślę, że zmieniło się bardziej dla nas. To było coś, że możemy w końcu dumnie reprezentować barwy XCOM i to na pewno jest większa presja reprezentować tak wielką markę. Okej. Okay. Największe kontrowersje budzi temat Patitka. Co możesz nam o nim powiedzieć? Patitek na razie jest wypożyczony do Tomorrow.gg. XCOM po prostu nie chciał blokować jego potencjału i trzymać go na ławce, żeby nic nie mógł grać. Po prostu XCOM chce jak najlepiej dla swoich graczy i tyle. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo serdecznie, Stark, za wywiad i wszystkiego dobrego. Powodzenia na V4.